Czech. No i proszę posłuchać, Monika Michalik już na macie. Fantastyczna zawodniczka, doświadczona, utytułowana, znakomita. Dokładnie tak. Wsparcie z narożnika pana Mateusza Gucmana, jej trenera, który towarzyszył jej przez całą tą drogę, wspierał i prowadził. Myślę, że pozwoli tutaj doskonale wykorzystać jej potencjał w tej walce. Przeciwniczką Moniki Michalik będzie Paulina Kątna, nasza koleżanka, która wywodzi się... Słyszycie, co się dzieje na trybunach? Paulina Kątna, która wywodzi się z Koronowa. Dokładnie tak. Klubu KS Koronowo. Jest to świeża już trenerka, stawia pierwsze kroki w prowadzeniu młodzieży. Pomaga nam również w klubie sportowym Gwiazda Bydgoszcz z najmłodszą grupą mini zapaśników, gdzie tam raz w tygodniu lub też dwa razy w tygodniu, w zależności od tego, jakie starty pozwalają, przekazuje swoją niezbędną wiedzę i doświadczenie dla naszych zawodników. Więc myślę, że nasi zawodnicy, którzy oglądają z trybun, są tutaj wielce przepełnieni nadzieją, że ten wynik tej walki pokaże, że Paulina jest na odpowiednim miejscu. Srebrna medalistka mistrzostw Polski tegoroczna. Aktualna w finale właśnie przegrała z Moniką Michalik, więc można powiedzieć, że dziewczyny doskonale znają się z maty. Finał miały razem, oglądałem ten finał, byłem na tych zawodach. No, zdecydowana przewaga Moniki Michalik, ale no, nie mamy tutaj zbyt wiele do powiedzenia, jeżeli chodzi o jej dość kunszt zapaśniczy wieloletni. No, Paulina jest młodą zawodniczką, więc wszystko przed nią. Wykluczenie przez Monikę. Monika jest u góry. Stara się, zebrała nogę jeszcze Pauliny. Paulina w tarapatach. Obejście, dwa punkty. Dwa małe punkty techniczne. Próbuje zebrać rękę. Kontuzjowany łokieć Pauliny. Paulina boli to łokieć. Mam nadzieję, że tam kontuzja się nie powieli. Nie oddaje za darmo. Paulina broni tego parteru, broni tego łokcia. Jednak Monika stara się pokazać, kto tutaj rozdaje karty. Na razie 2-0. Wskazówki z narożnika, trener Norbert Sierblewski podpowiada Paulinie. No i zrywa się doping. Dokładnie tak. Również drugi trener Mirek Piotrowski z klubu KS Koronowo podpowiada Paulinie, jak ta walka ma przebiec, aby stawić czoła i podnieść poprzeczkę Monice. Jednakże widzimy z powrotem zejście do nogi. Wyłapała Monika tę nogę. Stara się z nią wstać do góry. I mamy zonę, czy będzie wypchnięcie za zonę i mały punkt, czy będzie wyniesienie i coś z tego więcej. I Paulina kontroluje! Paulina, ładna kontra, ale prawie jeden, bez punktu. Dokładnie tak, jednakże pokazała, że nie jest łatwo. Zapasy, tak jak mówiłem, każdy ma plecy, każdy może wygrać, każdy może przegrać. Jedna wpadka, jedno rozluźnienie, brak koncentracji przewraca wynik walki do góry nogami. Sprowadzenie na kolana przez Monikę jest mocna. Dyktuje Paulinie to, co ma robić. Niestety Paulina poddaje się temu, nic dziwnego, ale Paulina, mamy odpowiedź, również sprowadziła Monikę na kolano. Czy coś z tego będzie? Dziewczyny silnie złapały się za ręce i próbują jest to wejście, będzie dwa punkty i parter niski. Paulina broni, znowu będzie uchwyt na łokieć. Czy Monika znowu złapie łokieć? Jest ten łokieć. Niestety to, czego się obawiałem, może się powielić kontuzja Pauliny. Jednak Paulina, grymas na jej twarzy, pokazuje, że nie jest lekko. Sędzia Andrzej Korpacki podnosi walkę do góry. Bez punktu, 4-0. Jest zejście do nogi. Paulina chwyciła nogę. Czy coś z tego będzie? Monika Michalik mocno wpycha biodra w matę i cofa nogę. Paulina konsekwentnie idzie za tę nogą. Chciałaby ją wynieść zapewne, ale niestety nie jest to... Już zerwała uchwyt, nie jest to możliwe. Tak, Monika zdecydowanie przejęła teraz inicjatywę i ona z tej akcji znowu wyciągnęła dwa punkty. Punktowane obejście, dwa punkty kolejne, 6-0 dla Moniki Michalik. No i niestety będzie narzucać ten łokieć wykluczony, kontuzyjna pozycja, bardzo źle to wygląda. Na szczęście sytuacja podniosła się do góry. Paulina, trzymamy za ciebie mocno kciuki, tak samo jak za Monikę, jednakże z racji twojej pozycji w Kujawsko-Pomorskim chcielibyśmy, aby w tych zapasach kobiet chociaż ten mały punkt techniczny się na tej tablicy narysował. No jest jeszcze czas. 20-15 sekund do końca tej rundy, a potem jeszcze, miejmy nadzieję, cała pełna emocji druga runda. Dokładnie tak. 10 sekund. Paulina, mały punkcik. Monika sprowadza znowu, ta sama sytuacja. Widzimy tutaj
Ponownie sprowadzenie do parteru, obejście i dwa małe punkty, ale trzyma Paulina Łokieć, nie odpuszcza, nie ma punktu, bez punktu, brawo punktów, Paulina, nie oddała tego. Nie ma punktów tego. I koniec tej rundy. Dokładnie tak. No jest chwila na odpoczynek, 30 sekund zaledwie, ale też można przez te 30 sekund coś podpowiedzieć zawodniczce, bo naprawdę Paulina Kątna w walce z tak utytułowaną zawodniczką, no radzi sobie na tyle, na ile może. No, bardzo dobra postawa, mimo tej przegranej na razie 0-6. Tak, jest tam walka zapewne psychiczna, bowiem Paulina poradziła sobie na tegorocznych Mistrzostwach Polski ze wszystkimi zawodniczkami. No, nie przeszła tylko jednej. Właśnie, no. Moniki Michalik. No właśnie, a bo to by była sensacja. To by była sensacja, nie czarujmy się. Tak, nie spodziewałbym się tutaj urwania całego wyniku, ale chociaż dobrego rzutu, fajnej techniki, która pozwoli zdobyć małe punkty techniczne, no i duży punkt w całym meczu, ale dla Pauliny był to moim zdaniem jakiś kroczek do przodu, no i rozpoczęłyby się zapewne myśli o tym, że każda zawodniczka jest do przejścia. Nawet ta medalistka olimpijska. A, tutaj zdecydowany, mocny uchwyt. Monika jest strasznie silną zawodniczką. Mocno wyklucza łokieć Pauliny, rozciąga ją i sprowadza do parteru, zaszarpując po raz kolejny, przez co dyktuje w tej walce. O, uchwyt za głowę. O, niestety nic nasza Paulina nie odpowie na to. Cały czas dominacja Moniki. 6-0, wypchnięcie za matę. Monika robi tutaj, co chce. Jeden punkt, powiększa się ta przewaga Moniki Michalik. Może teraz, jeszcze jest Proszę czas. Zauważyć, jeszcze jest czas. Że mimo tego, że jest to utytułowana zawodniczka, mówimy tutaj o Monice, Paulina ze srebrnym medalem Mistrzostw Polski nie dostała żadnej pasywności. Cały czas jest aktywna, cały czas zaciąga, cały czas idzie do przodu, zrywa rękę, szuka tego uchwytu, próbuje schodzić do nogi, wyłapuje tę nogę. Są aktywne akcje z jej strony, także jest nadzieja na to, że któraś z tych akcji przyniesie nam pożądany właśnie... Niestety, nie przyniesie nam pożądanego efektu. Obejście. Dokładnie, obejście, dwa punkty, 9-0 dla Moniki. No Paulina musi atakować, dlatego że wydaje mi się, że pasywność to jest pierwszy krok do przegranej walki. Ona dokładnie musi tak próbować. Zgodzę się z tym. Tylko, że... Na tyle silna rywalka, że tutaj po prostu nie można stać i czekać na koniec walki. To trzeba próbować, a Paulina to robi, jest aktywna. I znowu ładne zejście do nogi, ale niestety siła i czujność Moniki pozwoliła na to, aby wybronić tą nogę i z powrotem zaszarpnąć Paulinę, no i wypchnąć ją za zonę. Mały punkt, 10-0, niestety. Paulina. No, tylko dwa punkty dwa wdechy od przewagi technicznej. Walczymy dalej. Minutę jest zejście do nogi. Jest zejście nogi, znowu wybronione. Paulina próbuje kolejnym zejściem. Być może któryś z tych ataków przyniesie pożądany efekt. Trzymam kciuki, jestem pełen nadziei. Sytuacja podniesiona do góry. Sędzia Andrzej zaprasza Paulinę do środka i rozpoczyna z powrotem od środka tę walkę. Dziewczyny z powrotem wykluczają. Monika z silnym uchwytem wykluczyła tym razem drugą rękę. Jest to prawa niekontuzjowana ręka. Tam nie ma ochraniacza na łokciu Pauliny, dzięki czemu być może jest też mniej narażona na kontuzję, przez co Paulina wybroni tę sytuację. Nie pozwoli obejść. Złapała rękę za biodro Moniki. Czy obejdzie, czy nie obejdzie? Ucieka, Paulina ucieka. No, jest. Ręka z biodra spadła. Przewaga. Monika, dokładnie tak. Techniczna 12-0 dla Moniki Ewy Michalik. Proszę Państwa, no cóż, ale wielkie brawa dla Pauliny wielkie Kątnej. Brawa. Niestety zapis jest najmniej korzystny z możliwych, 4-0 w dużych punktach. Wielki szacunek Paulina oddała przed chwilą medalistę Igrzysk Olimpijskich, już się stanie rękę z wyrazami szacunku, bowiem no tutaj 12-0 pokazała. No, wydaje się, że 12-0 walka jednostronna, a nie była taka. To znaczy, że Paulina naprawdę zademonstrowała się tutaj całkiem poprawnie, nawet tak powiedziałbym bardzo dobrze. Tak. Pamiętajmy, że